Witam serdecznie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości, czyli Celestynowie. A dzisiaj porozmawiamy na temat planety Zymala o nazwie Psyche. Odejdę sobie kawałek, bo tu idę koło ruchu ulicznego. To tak, Psyche, jedna z większych planetoid z pasa głównego. Jest to planetoida metaliczna, wybrana na cel badań sondy kosmicznej Psyche, która ma zostać wystrzelona w 2023 roku. No, tego imienia odkrywcy nie będę czytał, bo kiepski jestem z Anglika. Data odkrycia 17 marca 1852 roku. Przynależność pas główny, no, różne ogólnie dane, wyliczenia, jaka prędkość kilometrów na sekundę, masa, średnia gęstość, okres obrotu, albedo. I takie inne, mamy też orbita, i to odkrycie i tak dalej. O, tu się zatrzymamy, bo to jest bardzo ciekawe. Chodzi głównie o to, że ta planetoida Psyche może odpowiedzieć na wiele zagadnień z początków Układu Słonecznego, dlatego NASA chce wysłać tam misję, która właśnie odpowie na większość właśnie z tych pytań. Jak powstał Układ Słoneczny? Z jakich materiałów? Bo Psyche po prostu nie zdążyła się uformować w planetozymala, czyli już większą formę planety, tylko została w tej formie. I to jest artystyczne przedstawienie mniej więcej jak wygląda Psyche, bo tak naprawdę nawet teleskop Hubble'a nie jest w stanie jej bardzo dobrze sfotografować, bo jest to niemożliwe do wykonania w jego... A już nawet nie liczcie na teleskop Webba, bo słuchajcie, Psyche jest dosyć mała, jest daleko, więc ta rozdzielczość też jest duża. Zobaczcie, jak będzie wyglądać. Zróbcie sobie zdjęcie telefonem główki szpilki, nie dziękuję, z odległości. Zróbcie telefonem zdjęcie główki szpilki z odległości 5 metrów, która będzie oświetlona lampą, jasną lampą, na przykład z oświetlenia sufitowego albo biurkowego. Dokładnej faktury powierzchni nawet nie będziecie mogli, kurde, zobaczyć na tym zdjęciu, bo po prostu jest to fizycznie niemożliwe. No. Żelazna magma wyjaśnieniem zagadki niskiej gęstości Psyche. Metaliczna asteroida Psyche intryguje astronomów, bowiem jest w niej gęsta niż ich zdaniem. Mniej gęsta niż ich zdaniem powinna być powinna. Nowa teoria opracowania z udziałem naukowców z Uniwersytetu w Arizonie może wyjaśnia jej niską gęstość metalicznej powierzchni. No, wiecie, zapowiada się ciekawie. Ja też śledzę misję do planetoidy, właśnie Psyche. Asteroidy Psyche, ale ja to mówię planetozymala, bo to jest niedoszła planeta. Psyche, największa znana metaliczna asteroida w Układzie Słonecznym, należy do pasa planetoid krążących pomiędzy Marsem a Jowiszem. Badania jej powierzchni dowodzą, że składa się głównie z żelaza i niklu. Ludzie, przecież to, co właśnie przeczytałem,
to rozwiązałoby połowę problemów na Ziemi. Przecież nikiel jest kuresko drogi, łącznie z żelazem. A tutaj praktycznie mamy górnictwo kosmiczne wysokiej klasy. Wystarczy wysrać trochę pieniędzy, wystrzelić parę, nie wiem, starshipów czy innego tam złomu kosmicznego i dziękuję bardzo, otworzyć wydobycie na pełną skalę. Jest to do zrobienia, da się to zrobić, tylko trzeba przyłożyć się do tego, jak na razie każdy pierdzieli, a nikt nic nie robi. Ja się powiem szczerze, będę śmiał, jak za chwilę Chińczycy to zrobią, a reszta, a Amerykanie w tym czasie nabiorą powietrza i się czerwoni zrobią, bo Chińczycy ich ubiegną ze wszystkim. No. Dobra, powierzchni dowodzą, że składa się głównie z żelaza i niklu, a nie ze skał. Tak jak większość znanych nam asteroid, jednocześnie naukowcy oszacowali, że jej gęstość wynosi tylko około połowy gęstości typowego meteorytu żelaznego. Jak to możliwe? Może być, jeżeli... posłuchajcie, jak to się mówi, jak w hucie ktoś pracował z żelaza, to może być tak, że surówka też może być napowietrzona. Gazy różne się wydobywają. To więc ten sam efekt mógł powstać w przypadku psyche. Uwaga, uważa się, że bogate w metale asteroidy powstały przy zderzeniach pomiędzy planetoidami i planetozymalami, podczas których duża ich część zewnętrznego materiału tych ciał została usunięta, okazując i pozostawiając ich wewnętrzne metaliczne jądra. Tak, jest to możliwe i nawet się z tym zgodzę. Te następnie ochładzały się i zostały w zimnej przestrzeni kosmicznej podczas procesu chłodzenia resztkowej ilości żelaza i niklu i żelaznych pierwiastków, takich jak siarka, mogły wypełnić, a wypłynąć na powierzchnię tych ciał przez wypełnione pyłem pęknięcia, zwane kanałami, pokrywając leżące wyżej skaliste warstwy. Naukowcy nazywają prowadzące do tego procesy ferrowulkanizmem. To stosunkowo nowa idea, rodzaj wulkanizmu, w którym magma jest całym ciałem metalicznym, zamiast jak typowo w ziemskich wulkanach roztopionymi skałami. Teoria ta opisuje szczegółowo w artykule opublikowanym niedawno na Nature Astronomy. Ile ten artykuł ma? No, ten artykuł, powiem wam, jest cholernie długi. Pierwsza połowa publikacji to tak naprawdę teoria, pokazuje, że proces jest możliwy, tłumaczy Michel Sori, współautor badań. W drugiej połowie artykułu podajemy przykłady zjawisk, które naszym zdaniem teoria ta może wyjaśniać. Jednym to meteoryty, a drugi to planetoidopsychy. A to jest, mamy meteoryty. Meteoryty 35. Dobra, wiecie co, przeczytam to wszystko. Meteoryty zwane palasytami. Wiecie, czytam po ciemku, stojąc na środku pola, więc przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. Składają się zarówno z metału, materiału pochodzącego z jądra, jak i płaszcza planetozymali, prawdopodobnie zmieszanego ze sobą właśnie przez proces ferrowulkanizmu. Obszary ciekłego metalu wymieszanego ze siarką są mniej gęstsze niż otaczający je materiał skalny, materiał stały, wytrawiając przy tym pewnego rodzaju nadciśnienie, jasna cholera. Wiecie, tak jest, jak się czyta po ciemku, stojąc gdzieś na środku pola. A tu zasięg internetu mam bardzo dobry, więc nie muszę się martwić, że będzie kiepsko z przewijaniem tekstu.
pewnego rodzaju nadciśnienie i prawdopodobnie powodujący rozprzestrzenianie się kanałów, co umożliwia ferowulkanizmom. Naukowcy ustalili, że też jak daleko te kanały musiałyby się rozprzestrzeniać, aby do niego doprowadzić. Obliczenia sugerują, że erupcje ferrowulkaniczne są możliwe w przypadku małych ciał bogatych w metale, w szczególności stopy bogate w siarkę oraz ciał o płaszczach płaszczach cieńszych niż około 35 km lub też tych duże kratery uderzeniowe. Naruszony przez duże kratery uderzeniowe. Zbliżająca się misja NASA do asteroidy Psyche, a powiem inaczej, do planetozymala Psyche, zaplanowana jest na rok 2022, z czego to i tak nic się nie uda, bo już mamy 2023 i dopiero może teraz się ruszą. Pomoże naukowcom przetestować tą nową teorię. Erupcje ferrowulkaniczne mogą również tłumaczyć niską gęstość Psyche, która ma miejsce pomimo istnienia pomiarów radarowych i innych. A w ogóle takie mam ciekawe pytanie, czy w ogóle jakaś sonda poleciała do tej pory na Psyche? Bo tam chyba jakaś tylko sonda se przelatywała i tyle. Dobra. Mogą również tłumaczyć niską gęstość Psyche, która ma miejsce pomimo istnienia pomiarów radarowych i innych dowodów naukowych na wyraźny metaliczny skład jej powierzchni. Naukowcy twierdzą, że ponadto, że asteroida może składać się z dwóch warstw. Wówczas jej metaliczne jądro jest otoczone skalistym płaszczem o niższej gęstości. Ferrowulkanizm mógłby w takiej sytuacji przenieść materiał z jądra na powierzchnię, powodując tym wykrywane pewnych ilości metalu przez nasze ziemskie radary. Tylko, no i źródło University of Arizona, opracowanie Elżbieta Kuligowska. Dobra. No i właśnie się wykasowało. Tak. Właśnie.